Siemaneczko, witam Was w ten bożonarodzeniowo-noworoczny okres i przy okazji już tutaj na wstępie chciałem życzyć wszystkim wszystkiego nawzajem, a jakże. A tematem dzisiejszego odcinka jest fotograficzny challenge, który sam tutaj chciałbym jakoś wdrożyć w życie. To miał być challenge tylko i wyłącznie dla mnie, ale stwierdziłem, że może ktoś jednak pokusi się o, że tak powiem, jego powielenie. Ziemniakowe polega na tym, żeby spróbować zrobić dobre zdjęcie możliwie najgorszym sprzętem fotograficznym, jaki się ma. I skąd motywacja na ten challenge? U mnie osobiście sam popadam w pewien taki, może nie marazm, to jest chyba złe określenie, ale taki zastój, jeśli chodzi o pomysły foto. Mi osobiście brakuje w nich jakiejś takiej duszy, można to nazwać. Wydaje mi się, że kiedyś mając gorszy sprzęt robiłem lepszej jakości zdjęcia, a teraz skupiam się właśnie głównie na tej jakości, a nie na przekazie. Dlatego ten challenge ziemniakowe ma być taką odskocznią, być może pewnym jakimś takim pomysłem na to, by dodać sobie wewnętrznego kreacjonizmu, poszukanie jakichś ciekawych pomysłów do realizacji, żeby to było faktycznie takie skupienie się na tym, co ma być pokazane, a nie na tym, jak ma to wyglądać jakościowo. Drugi też powód jest to, czy faktycznie ja jestem w stanie zrobić dobre zdjęcie słabym sprzętem, bo prawdziwy, dobry fotograf potrafi zrobić zdjęcie wszystkim i ja właśnie chciałbym się sprawdzić, czy mam chociaż szansę porównywać się z dobrymi fotografami i po prostu spróbować zrobić parę zdjęć czymś gorszym. Jeśli macie podobne problemy do mnie, jeśli chcecie się przede wszystkim spróbować, jeśli macie takie ambicje, zachęcam gorąco do wzięcia udziału w tym challenge'u. Jakie są zasady? Ja Wam pokażę może mój sprzęt, który chciałem tutaj wykorzystać. O, ostrzy się, dobra. Jak widzicie, jest to stary aparat, taki dla dzieci. Patrzcie, jak ten ma obiektyw malutki. I słuchajcie, ojciec go kiedyś kupił na giełdzie, traktuje go jako swój artefakt w kolekcji. Pewien. I tak, istnieje, że go wykorzystam do tego challenge'u i spróbuję nim zrobić dobre zdjęcia. Jak? On nawet, nie wiem, on ma jakąś bardzo malutką matrycę. Podejrzewam, że to będzie jakieś 1/3 cala, sądząc po rozmiarze obiektywu. Także jakość jest brutalnie fatalna, ale spróbuję nim zrobić dobre zdjęcie i ciekawe, czy efekty mi się będą podobać. Jeśli macie jakiś stary sprzęt w domu i macie ochotę, zapraszam do wzięcia udziału w tym challenge'u. Przy czym stary sprzęt nie traktujemy jako stary sprzęt typowo fotograficzny, nawet spółki amatorskiej, czyli wszelakie, nawet stare Olympusy z matrycą 4/3, czy tam APS-C, jakieś Canon 10D i tak dalej. To nie wchodzi w grę. W grę wchodzą tylko wszelakie stare smartfony, na przykład stare Nokia. Podejrzewam, że większość ma jakieś tablety. Może być konsole przenośne nawet, jak Nintendo 3D czy tam 2DS. Także takie sprzęty. Wystarczy zrobić nimi jakieś zdjęcie, które waszym zdaniem się wam jakkolwiek podoba i wrzucić na Instagram bądź gdzieś na Facebook z hashtagiem ziemniakowe-love. Ja jeszcze tutaj się, że tak powiem, nie próbowałem, ale patrzę na tego mojego Kidizuma i zacieram ręce. Może mi się uda zrobić coś ciekawego. No a za kilka dni pojawi się film z podsumowaniem tego, co udało mi się zrobić. Zachęcam serdecznie i cześć. Do zobaczenia.